Te spotkania decydują o tym, czy będziemy mieli dalej szansę gry o awans, czy nie. Dzisiejsze spotkanie, ciężar gatunkowy potężny. Chłopcy byli bardzo mocno zmobilizowani przed meczem, ale jednak widać było na boisku sporą nerwowość, duża nieskuteczność, dużo strat, ale całe szczęście z jednej i z drugiej strony. Także widać było, że jest to bardzo trudny teren. Tak jak mówię, wiele pozycji jedni i drudzy mieli na obwodzie, niestety. Niestety my nie trafialiśmy, niestety Kłodzko również grało bardzo nieskutecznie, końcówka zadecydowała. Prowadziliśmy plus 5, wydawało się, że już jest po meczu, jednak nasza niefrasobliwość, nasze błędy doprowadziły do tego, że mecz się rozstrzygnął w ostatniej akcji, gdzie Kamil Czosnowski, mimo że jest młody wiekiem, to naprawdę jest doświadczonym zawodnikiem ogranym na boiskach pierwszoligowych i to w końcówce pokazał. Także cieszymy się, wracamy do Białegostoku na decydujące spotkanie, kolejne spotkanie ciężkie gatunkowo dla nas. Nie zachwystujemy się absolutnie zwycięstwem. Od jutra pracujemy już nad meczem czwartkowym. Chcemy awansować, ale tak samo Kłodzko przyjedzie po awans. Także na pewno będzie bardzo ciekawie z obu stron. Także cieszymy się, że doprowadzamy do meczu w Białymstoku. Czekamy na czwartek. A kogo by pan wyróżnił w tym spotkaniu? Ciężko mówię, ja nie lubię indywidualnie bardzo wyróżniać. Cała drużyna harowała, pracowała na ten sukces, mimo że w trzeciej kwarcie bardzo nam nie szło. To chłopcy naprawdę pokazali to, że walczą do końca. Było już minus 7, wydawało się gdzieś tam, że może być już bardzo ciężko, ale podnosimy się z tego. Pracujemy cały czas w obronie i widać było, że w końcówce troszeczkę sił zabrakło drużynie z Kłodzka. I my to wykorzystaliśmy dzisiaj. Również kibice z Białegostoku do was przyjechali. No cieszymy się, to właśnie grupa jest z naszego miejscowego AWF-u, akurat na obozie bardzo blisko. Cieszymy się, że przyjechali, wspomogli nas na tak trudnym terenie. Ja nie słyszałem swojego głosu tam z tyłu, byłem cały czas umiejętnie zagłuszany przez kibiców gospodarzy, ale to jest, mówię, to jest smaczek dla takich meczy. Warto trenować, warto przyjeżdżać, to jest trudny teren i cieszymy się, że wytrzymaliśmy to psychicznie. Także mówię, oby wszystkie mecze w takiej atmosferze się odbywały. Czasem może troszeczkę nieczystej, czasami coś tam brzydkiego usłyszeliśmy od kibiców gospodarzy, ale to nie o to chodzi. Oni mają do tego prawo i naszą rolą jest takie rzeczy wytrzymywać, nie reagować na pewne sprawy na trybunach i gratulujemy kibiców dla miejscowej drużyny. Dziękuję bardzo.